Teraz masz czego nie ruszać. No, super szok. Dzień dobry. Dali robi za ten, za statyw i trzyma kamerę. A my dzisiaj robimy bardzo nietypowy film. Będziemy robili test trzech tuszy wodoodpornych. Weselny klimat, tak się zaczyna. Jest biały welon, a w nim dziewczyna. A ja jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was pamięta tę piosenkę. Witam Was bardzo serdecznie. Muszę nagrać krótki wstęp, który będzie w domu. Jasne, że z domu, a skąd? Przecież w namiocie nie siedzę, nie? Krótka piłka. Dzisiejszy film jest również z udziałem Dalida. Dalid w ogóle przez całe wakacje, przez cały pobyt się tak rozkokosił, że po prostu szoczek. Może się tak rozkokosi, że na następnym wyjeździe zacznie pokazywać twarz, bo przecież nikt nie wie, jak on wygląda, nie? Nikt. Udawajmy, że tak jest. Niech sobie chłop tak myśli, że nadal jest, wiecie, tą nieznaną gwiazdą internetu. I słuchajcie, w dzisiejszym filmie Dawid bardzo pomagał mi również w dyskusji, przeprowadzeniu testu trzech tuszy wodoodpornych. I pierwsza akcja. Jest to tusz L'Oreal Paradise. Później drugi mamy Avon Super Shock i później mamy trzeci z Maybelline. I powiem Wam tak. Super Shock, jak i Paradise, to są moje drugie opakowania. Tego nigdy nie miałam i on jest najgorszy. Dowiecie się parę słów po prostu na samym końcu za chwilę. I nastąpiła mała pomyłka. Ja po prostu chyba przed wyjazdem, przed tym wszystkim zamawiałam te dwa tusze, bo wiedziałam, że będę ich i tak używać na wakacjach i jakby ktoś pytał, kto się maluje na wakacjach, tak, to ja się maluję na wakacjach. W sensie, że ja na wakacje zabieram ze sobą tylko i wyłącznie tusz do rzęs i pomadę do brwi i ja tylko i wyłącznie to maluję. I ja nie umiem tego wytłumaczyć, nie umiem tego, no nie wiem, ja się po prostu czuję. Ja mam, wiecie, tu nie chodzi o wymalowanie rzęs, nie wiadomo, 15 tysięcy razy, żeby mieć taki wachlarz, nie, że idą rzęsy potem ja. Tylko po prostu takie smyrnięte i ja się lepiej czuję, no ja nie umiem tego opisać. A dwa, moje rzęsy, słuchajcie, są w takiej kondycji i są na tyle ładne, według mnie oczywiście, i są na tyle długie, że szkoda by mi było po prostu ich, że tak powiem, marnować i przyczepiać sztuczne rzęsy do tego, skoro no rzeczywiście same w sobie są ok. I ten efekt mi w zupełności wystarczy i po prostu nie umiem, nie chcę nawet się tłumaczyć i nie wiem dlaczego muszę mieć pomalowane rzęsy, bo lepiej się czuję, no. Mogę nic nie mieć tam tego, tylko muszę mieć te rzęsiory trochę przyciągnięte i lepiej się po prostu czuję. Więc jeżeli ktoś z Was ma taki sam problem jak ja, to na pewno znajdziecie tutaj jakieś rozwiązanie dla siebie. I jeszcze jedno, co chcę powiedzieć, to że słuchajcie, moje rzęsy są takie, odkąd ja sięgam pamięcią. Ja nie używam żadnych odżywek do rzęs, ja nie mam zalotki w domu nawet. I moje rzęsy same takie są. Także no, przedstawiam Wam to, jak wygląda każdy tusz na moich rzęsach, no bo mam takie, a nie inne. Także ja nie używam żadnych odżywek, ja mam rzęsy, odkąd sięgam pamięcią, takie zawsze miałam. I miejmy nadzieję, że ten efekt tfu, jeszcze przez chociażby 10 lat się utrzyma, żebym nie musiała, wiecie, chodzić taka wypłowiała i będzie wszystko w porządku. I teraz tak, nastąpiła mała pomyłka. Przed wakacjami ja się, wiecie, z tej ekscytacji tego wszystkiego zamówiłam złą wersję i ja nawet będąc w basenie nie zauważyłam, że słuchajcie, to jest zwykła wersja. Nie zamówiłam wersji wodoodpornej tego Avonu, tylko zamówiłam zwykłą. Ale stwierdziłam, że puszczę to w internet, bo tam można się trochę pośmiać i tak dalej, ale uwierzcie mi z ręką na sercu, że wersja wodoodporna jest po prostu nieziemska i no jest petarda. Uwielbiam te tusze i u mnie się trzymają tak, że po prostu jest masakra. Więc słuchajcie, jeżeli macie ochotę, zapraszam Was na taki w sumie śmieszny test, bo można się pośmiać, można popatrzeć trochę i może znajdziecie przy okazji coś dla siebie. Co do filmu, czy jest sponsorowany, zapraszam w informacji pod filmem, tam jest wszystko opisane. Ale minę, żeś trzepnął, to wiesz co? No i mamy piękną, wspaniałą pogodę, cudowną. Nie ma nikogo na basenie. Ale to nam niczym nie przeszkadza i teraz dobra. Zbliżenia to może nagramy sobie za chwilę. I teraz byśmy musieli przetestować jeden z nich i będziemy robili taki ekstremalny test. Bo ja zazwyczaj to bym się nie... jak to się mówi? Ja zazwyczaj bym się nie zamaczała, bo ja w ogóle nie nurkuję ani nie umiem nurkować. Ale jak ktoś lubi, no to będziemy wiedzieli, czy to przynajmniej działa. Więc pierwszy tusz mamy Avon Super Shock, którego tak nie za bardzo ruszasz? Którego już miałam i teraz byśmy, o Chryste Nazareński, teraz weź się pomaluj, mam lustereczko. Jak będę mrużyła oczy, no to no, ja muszę teraz zmrużyć oczy, nie? No bo to inaczej nie będzie. I teraz musimy się wytuszować. Ja już go tu używałam,
O matko, i to nie będzie widać. I to w ogóle w tym słońcu to jest chyba zły pomysł, wiesz? Mój drogi, teraz przejdziemy chwilę do cienia. Sama chciałaś. Sama chciałaś, ale już sama zmieniasz zdanie. Dawid stwierdził, że mam fajne pomysły. Nie ruszaj tak. Ja może się trochę przybliżę, o. I te... Nie ziewaj, no człowiek. No taki zmęczony jesteś na wakacje? Szybciej. Jak szybciej? Nie ruszaj, proszę ja ciebie. Więc... Woda mnie rusza sama. Malujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten tuż jest fajny, bo on nie jest taki... Łapacze idą na basen. Pan będzie łowił paprochy. Więc co chciałam powiedzieć? Że on jest fajny, bo nie robi takich grudek. I on świetnie rozczesuje rzęsy. Ja go miałam... Kiedy go miałam? W tamtym roku go nie miałam? Nie, w tamtym roku go nie miałam. W tamtym roku... A może w tamtym roku? Nie, ja się ciebie teraz nie pytam. Ja sobie głośno myślę. Więc o, on super rozczesuje rzęsy. Takie to jest ekscytujące, nie sądzisz? Że tuż do rzęs kobiecie rozczesuje rzęsy? Tak, wspaniałe. W ogóle ja teraz wyglądam jak czubek, bo siedzę w basenie, ten trzyma kamerę, ja sobie maluję rzęsy. A wszyscy się patrzą jak na debila. Jak na debila? Co ja robię tu? Ty się poddajesz, bo musisz to trzymać. Nie wiem, czy zimnego piwka się nie napiję. Ja ci powiem tak, dopóki nie spełnisz swojego zadania, nie napijesz się piwa. Ale takie zimne to mi wejdzie. Ci wejdzie? Takie duszkiem wypiję. A poza tym, może ty od tego piwa tak chrapiesz? Nie, na piwo nie, piwo jest lekarstwem, nie można tak mówić. Ale w domu nie pijesz, a też chrapiesz. Znaczy nie to, że wcale, nie? Znaczy nie to, że wcale, czy coś, no, nie? No, tylko, no. Że... Tak. Ty się tam nie odzywaj z tyłu. Statysta ma stać, a się nie ruszać. Nie mówić. Statyw chyba nie chodzi. Statyw i statysta mój. Jak mówię, to mieć lepiej czas, szybciej to wleć. Więc dobra. Uważam, że ten tuż w ogóle jest jeden z lepszych, które będziemy mieli. I on super, taki a ten. A masz trzy tusze na dwoje oczu, tak to zrobisz? Bo będziemy zmywać i nakładać następne. O Jezu. Nie, o Jezu. Więc teraz robimy tak. Odzumowujemy się, ty możesz iść po piwo. Nie, i w tym czasie ja muszę, wiesz, no trochę on mi musiał obeschnąć, żebyśmy mogli zrobić nurkowanie, coś czego ja nienawidzę. W ogóle nie umiem nurkować, się będę krztusić. Ale to nic, więc dobra. I tak źle trzymasz. Ja ci tu zaraz wyszkolę. Dziękuję za uwagę, na razie wyłączamy. Trzymaj i nie ruszaj. Więc... Staram się. Ja się boję nurkować. Znaczy nurkować, no matko, chodzi o to, że się muszę zanurzyć i zaraz będę dotykała te... Będę, nie? Będę. Na Karaibach będę dotykała rzęsiory, a ty będziesz mówił, czy coś widać, nie? Także nie, ty teraz nie ruszasz, bo ja będę nurkować. Jezus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen, jak ja się boję, ja nie lubię. Daj. Jaka to będzie wioska? To ja się boję. Daj. Dobra, ja i tak nic nie widzę. Jestem w ogóle w basenie? Wyglądasz jak... Nieważne, jak wygląda. Mokła góra. Aha, to ja się nawet zsunęłam. O, rozmazuje się? O, ale ci leci po tak? Rozmazuje się? Twarz, znaczy się. Ten? No nie widzę właśnie tu w tym. To może jak heavy metalowa do ten. Całe masz czarne. Aha, czyli się rozmazał, tak? No całkowicie ci poleciał. Jeszcze są dziurte? No pewnie, masz czarne pod oczami, jakbyś się biła z kimś. Uuu, no to już nie będziemy nurkowali dalej, czyli w takim razie nie działa. No nie działa, ale po pierwsze próbie. O matko, naprawdę? Ale on taki nie był. Aha. Nie, no stał się taki. Tylko, że ja nigdy z tymi tuszami właśnie nie nurkowałam, no to może dlatego taki nie był. A to może nie jest do nurkowania tuszy? No jest wodoodporny, wszystkie trzy są wodoodporne. Ale może na deszcz. I po co ja się poświęcałam z tymi włosami, jak on nie działa? No dobra, trudno. Możesz, możemy wyłączyć. Cicho siedź. Dobra, jedziemy z koksem. Znaczy nie, jedziemy z tuszem do rzęs. Dzisiaj mamy ten, który magluje z tamtego roku, to znaczy ja mam nowy. Zbliżonko będzie za chwilę. No i... Ja nie mogę. Dobra. Lustro. I jedziemy. Nie, może zróbmy tak. O. Ale strasznie. Tak.
Kurczę, ja nie widzę w tym podglądzie nic. Dobra, ale jedna warstwa już mam normalnie wachlarze. Teraz jedziemy drugie. Gdzie ta ostrość jest? Drugie oko? Jedno oko inne, drugie inne. Jedno oko inne, drugie inne sobie zrobić? No. No dobrze. Jakie? Różowe? Jezusa! Nie wiem, co to było. Matko, Grażynka Oskę zobaczyła. Nie, ja wiem, jak się robi testy. Co? Nie, to takie, drugie takie, będzie na próbowanie na żywo. No ale już, aha, oto, aha, jakiś ty mądry, patrz. No. Chciałeś jeden tuż na tym, drugi na tym? No ale to bym wyglądała nierówno, bo jeden daje inny efekt, no drugi ja, inny. Tam tak się nie ma na sobie. Ja wiem, tu i tak wyglądam jak pajac, więc nie ma różnicy, nie? No właśnie. Wszystko by się zgadzało. Ten tuż do rzęs, jeżeli ktoś ma małe oczy, to ja mu trochę współczuję, ale on... I trzeba jakby to powiedzieć, z nim trzeba uważać, bo on jest taki, no bo on daje efekt takich pająków. I trzeba go naprawdę dobrze roztegować, żeby on nie pozlepiał rzęsiory. Znaczy on teoretycznie powinien takie coś robić, ale idzie nim normalnie rzęsy pomalować. Więc zrobimy sobie drugą taką, jakąś taką śmieszną warstwę. No dobra, no przecież tu nie ma się co pindrować i miżdżyć. Jestem? Jestem. No ja nie wiem, czy mnie widać, ale mam nadzieję, że mnie widać. Dobra, to ja teraz sobie odczekam i idziemy nurkować. Ja będę mistrzem nurkowania po tym pobycie. Ktoś tu nam chłopie. Aha, dobra. A, włączyłam, dobra. No. Jak tak popatrzę na ciebie, to ty wyglądasz bardziej komicznie niż ja gadająca do kamery. Dobra. Aha. Więc robimy nurkowanie. Boże, jak ja się boję, ci teraz będę piszczeć, wszyscy będą patrzeć. Jestem spuszczona jak lew, więc tak trzeba by było coś z tym zrobić. Więc 3, 4. Dawaj, jedziesz na dół, na dno. Ja nie lubię. Na dno. No jak na dno? Na dno. Ja na bardzo nie lubię. Na dno. Nienawidzę tego. No i co? No nienawidzę to. Dobra, poczekaj. Jak Jezus, teraz... mokra włoska. Poczekaj. No trzyma się, tamten był taki beznadziejny. Trzyma się? No tak. Ty patrz, a ja, bo ja nie widzę. Jest? Jest. No dobra, to jeszcze raz. Czemu dwa razy? No bo tak dla pewności, żeby dziada przemoczyć, nie? Aha. O, teraz mam moje duże uszy. Dawaj. Ja nienawidzę. Idziesz na dno i koniec. Tylko mi nogami nie przyduszaj tak. Teraz przytrzymam i ten. No nie ruszaj tak. Uwaga. Cię widzę. Umotka. Jest? Trzyma się, no nic ci nie zaszło. Dobry jest. Czekaj, bo ja więcej widzę w twoich okularach. Jest. Okay. Jeszcze raz. Ale nie. Może pójdziesz na dno w końcu. Ale wiesz co, a pokaż, czy nie zrobił takich pajączków mocnych? Nie. Pajączków? Nie. Nie zadawaj głupich pytań. Krabiki zrobił. Krabiki zrobił? Dobra, okej, okay, dobra. Jeszcze raz, na pewności. Ale ze świnia, wiesz? To 3 razy sztuka, bo to 2 to nikt nie uwierzy. 3. Gdy jesteś mędo parszywo. 3 to jest taka liczba szczęśliwa. Dawaj. Ja nie lubię. Lubisz, jeszcze o tym nie wiesz. No dajesz. Ale ją wytresowałem. No, ale pajączki. Chyba tarantula i jakieś 2 takie mniejsze. Z małymi. Cała rodzina. O, dobry jest ten, to jest dobry. Ale jak 4 razy zrobisz, to dostajesz kopa w dół. Na pajączki się pojawią. Dobra, już koniec. Jedziemy z trzecim tym, a w ogóle... Nie. Akcja numer 3. Ptaki mnie zagłuszają. Robimy zoomiczka. Oczy mnie trochę bolą już od słońca, ale dobra. Jedziemy z koksiorem. I w sumie, tak jakbym miała powiedzieć, to lubię wszystkie 3. Chciałam zabłysnąć i powiedzieć, którego lubię najbardziej, ale w sumie wszystkie 3 lubię tak samo. A jakbym miała powiedzieć 1, 2 i 3, to... Biorąc pod uwagę moje oczy i moje rzęsy, to L'Oreal pierwszy, Super Shock jest drugi, a ten jest trzeci. Ty Super Shock, siedź tam. Super Shock, że ja mam, jak nie patrzę. Co masz? Super Shock. Aha, Dawid mówi, że ma
Super szok, jak na mnie patrz. A ty jesteś świniowaty. Nie, ty dzisiaj jesteś taka... O, kurczę. Taka śmiszka. Tak, tak, to żarciczki. Takie żarciczki z rękawka walisz, tylko że nie masz rękawków. To z majteczek. Z majteczek? W ogóle zasłoniłam chyba, przepraszam. Wiatr wiał! Kwiaty pachły. Nie wiem, jak to dalej szło. No i w sumie już jest ładnie. Nie? Piękna jak noc. Piękna jak róża, ale o łeb za duża. Spokojnie. Byłem, ale przytyłem. No nie, no jeszcze tak strasznie nie wygląda. Nie wyglądasz tak strasznie jak ja wtedy. Znaczy nie. No nie, no ważysz trochę mniej niż ja wtedy. Ale ja byłam mniejsza, no to cię ratuje, że jesteś wyższy. A, taki wyżowy. No nie, no w sumie właśnie do wyżów to ty też nie należysz. Dobra, no przecież to nie chodzi o to, żeby ten, wystarczy jedna warstwa, żeby te rzęsiory jakoś wyglądały, nie? No jest git majonez, a teraz idziemy, znaczy możemy wejść sobie do wody, ale moczymy się za chwilę, jak to mi wszystko zacznie ten, nie? Super szok będzie. Znaczy super szok był pierwszy, ten jest inny, ale będziesz miał super szok. Dobra, tu, no nie rób mi. Runda trzecia. Jakby było gwarno, to trochę ludzi się w basenie zrobiło i tu dyskusje są na życiu i śmierci. Ja zaraz od tego nurkowania będę miała oczy jak królik czerwony. Ale dobra. Taki zamek już, dobra, dobra. No dobra. No szybko, miejmy to z głowy. Miejmy to z głowy? No. Jak myślisz, będą pajączki? Będą. Ale... Może nie, ja nie chcę. No. Pajączki. No pajączki, no 3-4. Jak taka zawgloda? Okej, no. Jeszcze nie jest źle. A coś jest? Nie, nie rozmazało się. O, a cóż tu mam czarne? No a jeszcze musisz jeszcze dwa razy. No jak dwa razy? A czemu po trzy? Żeby było sprawiedliwie. Nie. Jeszcze jeden chociaż. Dwa. Dwa? Taki sam test. No dobrze. Miejmy to z głowy. No. Trzy, cztery. Ten pierwszy był tragedia w ogóle. Boże, tak. Gdzie widzę. No, trzeci to oczy, tak. Wrona. Pajączki mam. A pajączki? No rozmazał się? No ja nie widzę. Ten chyba jest najlepszy, mi się wydaje. A są pajączki? Nie ma. Jeszcze raz. No czemu jeszcze? No, żeby pajączki wyszły. No. Ale już teraz. No. 3, 8, 9, 10. 3, 5, 7. Ja już nie chcę. Ale pajączki. Pajączki? Naprawdę? Nie, chyba. Są pajączki? Nie ma pajączki. Są pajączki? Rozmazał się, nie? Nie. To chyba najlepszy, moim zdaniem. Tak? No. Super szok? Ale w szoku jestem. Nie, to nie był super szok. Super szok, ale jesteś w szoku. Dobra. Co to było? Jak to było? Nazwa. To Maybelline. To nie super szok, a super szok to jest Avon. Wiesz, wyłączone? No. No i co, mam nadzieję, że ten film jakoś się tam wybronił i uznajmy, że mogło to iść w internet, a co? Słuchajcie, teraz tak, jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie, to Avon i L'Oreal, mówimy teraz o Avonie w normalnej wersji wodoodpornej, w tej wersji wodoodpornej i on dla mnie jest tak samo dobry jak ten niewodoodporny. Ja na co dzień, gdy nie jestem na wakacjach, nie lubię używać tuszy wodoodpornych, jednak na wakacjach wiem, że wiecie, zawsze gdzieś coś chlapnie, coś tam chluśnie, tu się człowiek spoci i można się niestety rozmazać, więc dla mnie, słuchajcie, numerem jeden... W sumie powiedziałabym, że jest L'Oreal. Na drugim miejscu jest ten, mimo iż Maybelline uważam, że też daje bardzo ładny efekt. L'Oreal mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma małe oko, to tak troszeczkę sobie z tymi rzęsami nie poradzi i naprawdę trzeba uważać, bo on daje taki efekt tych, jak widzieliście, pajączków, ale przy pomalowaniu, także naprawdę trzeba uważać, bo on... Nie tyle, co że jest niedobry, tylko po prostu ten tusz ma dawać mniej więcej taki efekt, więc tu wszystko jest jak najbardziej ok. A jeżeli chodzi o Maybelline, to niestety powiem Wam szczerze, że daje bardzo ładny efekt, jednak pod koniec dnia potrafi się odbić, mimo że jest wodoodporny. Czyli po prostu dla mnie ten tusz nie zdaje egzaminu w 100% i ja go więcej nie zakupię, bo
No wiecie, nie chcę się zastanawiać w połowie dnia, czy rzeczywiście coś mi się nie odbiło, czy się nie rozmazałam, czy nie wyglądam, jakbym 3 razy w papę dostała i w ogóle, nie? No więc dla mnie numer 1 to jest to i to. Tyle. Mam nadzieję, że bardzo miło spędziliście z nami czas. To są już wszystkie vlogi z wakacji. Teraz już widzimy się z domu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Z chałupy, z domu, z kotami. Do zobaczenia. Cześć.